Szukając wiedźmy, z którą Ciri miała na pieńku, Geralt spotkał starą znajomą, Keirę Metz. Czarodziejka opowiedziała wiedźminowi o zamaskowanym czarodzieju, którego kryjówce miała schronić się Ciri. Wiedźmin wyruszył tam w towarzystwie Keiry. Ciri nigdy nie trafiła do elfiego czarodzieja. Dotarł tam za to dziki Gon, który wciąż wyprzedzał Geralta. Gdy zdawało się, że wszystko stracone, Keira wskazała wiedźminowi nowy trop. Powiedziała mu o wiedźmach z krzywuchowych moczarów. Cześć, witajcie kochani, z tej strony Grid79. Mamy niedzielę, więc czas na Wiesława. Przenosimy się z odmentów kosmosu w odmęty średniowiecza i śmierdzących bagien. Jesteśmy po rozmowie z baronem, także czas będzie wybrać się do guślarza. Wpierw jednak myślę, że odwiedzimy jakiegoś handlarza, żeby pozbyć się trochę złomu, który dźwigam ze sobą. Wypadałoby też zapoznać się z panem Kowalem. Czym mogę służyć? Szukam kogoś, kto podejmie się wykonania dobrego pancerza. Zależy mi na najwyższej jakości. No cóż, robię w tym fachu już 20 lat i przyznaję, że osiągnąłem pewien stopień mistrzostwa. Tak, jasne. Nie zwracaj na nią uwagi. Ostatnio ciągle ma muchy w nosie. No, to co to ma być za pancerz? Lekki i wytrzymały. Taki, który nie krępuje ruchów i który można nałożyć bez niczyjej pomocy. Oj, co jeszcze? Może ma się sam czyścić i podcierać ci tyłek, jak pójdziesz w krzaki? Brzmi nieźle. A umiałbyś taki zrobić? Nie, ale jak znajdziesz kogoś, kto umie, to chętnie go poznam. Słuchaj no, o pancerzach musisz wiedzieć jedno. Jak ma być wytrzymały, to nie może być lekki. Może, o ile wykona się go odpowiednimi narzędziami. Takimi, jakich używali ludzie z klanu Tordaroch na Undvik. Joanna, miałaś się nie wtrącać, jak rozmawiam z klientami. Nie zawracaj głowy tymi swoimi skeligijskimi legendami. To nie legenda, tylko prawda. Mój dziadek pływał na Undvik po pancerze, bo ludzie z Tordaroch robili najlepsze. Tak było, aż jakiś rok temu wyspę spustoszył gigant. Ludzie uciekli albo zginęli, ale kuźnia pewnie nadal tam stoi. Warto to sprawdzić. Jeśli znajdę te narzędzia, zrobicie mi pancerz? Tak, wtedy tak, ale tylko wtedy. Legenda mówi coś więcej o tej kuźni? Ponoć wykuto ją w jednej z jaskiń po północnej stronie wyspy. Kiedy następnym razem będę na Skellige, spróbuję znaleźć narzędzia. Bywajcie. Co mogę dla ciebie zrobić? Masz ciekawy akcent. Jesteś ze Skellige? Z Art Skellig. Całe dzieciństwo mieszkałam w Holmstein. Czemu wyjechałaś? Zawsze miałam dryg do kowalstwa. Całe dnie siedziałam w kuźni. Lubiłam tam wszystko. Żar, paleniska, zapach rozgrzanej stali, huk młotów. Kiedy skończyłam 17 lat, ojciec powiedział, że niczego więcej nie jest w stanie mnie nauczyć i wysłał mnie w świat, żebym doskonaliła rzemiosło. Minęło parę lat i zdobyłam szlify mistrzowskie. A potem wybuchła wojna i wylądowałam tutaj. Co masz na sprzedaż? Juki by nam się przydały, bo mamy dupowate. W sumie nie są nawet jakoś bardzo drogie, ale wpierw zerkniemy, ile mają moje. No, za dużo to ja u nich nie sprzedam, widzę. Wypadałoby też
ogarnąć kwestię Gwinta. Bywaj. Z nimi wszystkimi, skoro chcę mu zbierać pełną kolekcję. Ciemność. Ale najpierw gdzie interesy. Ciemność widzę. Żołnierz, pijak. Chcesz obejrzeć nasz mały skład towarów różnych? Uzbieraliśmy tu niezłą kolekcję. Po co to ma się po kmiecych chałupach kurzyć? W sumie ma podejście trochę jak ja. Pokaż mi swoje towary. Siedemdziesiątki, czyli takie same, ale... O, mapa się przyda. Generalnie nie gram Talią Nilfgaardu. Ale chciałbym zebrać pełną kolekcję, więc sobie też zakupimy. No to przynajmniej jemu można coś sprzedać. Poczekajcie, czy to były srebrne pantalony? Czy we wrotach Baldura czasem ich nie było? Albo srebrne, albo złote tam były. Teraz kurde nie pamiętam. Swoją drogą muszę kupić. Albo gdzieś namierzyć wrota Baldura. Chętnie bym sobie w to pograł jeszcze raz. Przeczytane. Bywaj. Dobra. Teraz zerknijmy na to. Żadnych juków nie mamy. No dobra. Ja pierdzielę, czy ja nie wyłączałem tych samouczków. Dobra, to kupmy. Ale dajmy kobicie zarobić. Co mogę dla ciebie zrobić? Jest spoko, w przeciwieństwie do tamtego kmiotka. Co masz na sprzedaż? Czy klapy do konia by nam się przydały? Teoretycznie nie walczę konno, robię to naprawdę bardzo rzadko, więc chyba sobie odpuścimy. Na razie. Bywaj. Oszczędzajmy kasę. No i trochę lepiej, możemy ciut więcej nosić. Ale tak przeglądając ekwipunek, wpadł mi w oko, że... Fakt, wpadło mi w oko, że mamy bączka. Także nim ruszymy do guślarza, nim cokolwiek może innego zrobimy, żebym nie zapomniał, jeszcze pogadamy z tą małą Francą. Nie wiem, czy jest to wymagane, żeby pchnąć historię, ale na pewno nie zaszkodzi. Frędzle! Frędzle! Węże! Ta się dopiero naćpała. Ty jesteś Małgosia? Ty jesteś Geralt! Ta odkrycia. Bo masz białe włosy i medalion z wilkiem! Ciri mi powiedziała! Rozmawiałaś trochę z Ciri, prawda? Prawda. Mówiła na przykład, dokąd się wybiera, albo czego tu szuka? Mówiła, że szuka ciebie i czarodziejki. Ale ty jesteś tutaj, to chyba cię nie znalazła. No, ale może przynajmniej pomogła temu swojemu przyjacielowi.
Ciri chciała pomóc jakiemuś przyjacielowi? Wiesz jakiemu? No jak to jakiemu? Jej przyjacielowi. Powiedziała, że jest w tarapatach i ona musi go uratować. Poznajesz to? O ja, mój bączek! Skąd go masz? Znalazłem w pokoju Ciri. Jest twój? Ciri mi go wystrugała, jak mi kiedyś było smutno. Bawiłyśmy się czasem w jej pokoju. Szkoda, że musiała jechać. Nie wiesz, gdzie jest Ciri? Nie. Któregoś dnia, jak przyszłam do niej ze śniadaniem, to już jej nie było. Baron powiedział, że wyjechała. Nie pytałaś dokąd? Pytałam, ale powiedział, że jestem za mała i nie muszę wiedzieć. Ale Ciri zostawiła mi prezent. Jaki? O, taki zielony kamyk. No, no, ładny prezent. Schowaj go głęboko i nie pokazuj nikomu, jest wiele wart. Dzięki, miłej zabawy. Ja się nie bawię, ja pomagam. No to za dużo się nie dowiedzieliśmy. A przynajmniej pozbyliśmy się bąka z ekwipunku. Tak cały czas się zastanawiam, czy Gwinta od razu ogarnąć, czy... Chyba od razu załatwimy sprawę. Pora by spuścić dwora. Kuźwa, potężne teksty mają. A mogę wejść do stajni? O shit, bym jeszcze ją podpalił. So come on, why? Chyba nie było gry, w której bym lubił drabinę. Czego ciekawego nie ma. A z tego co kojarzę, to morów jeszcze nie przeszukiwałem. Powiem, gdzie szabar ukryty. Twoi kompani dawno już kupy między siebie podzielili. Przynajmniej ja bym wziął. Ty cicho. Tak chciałem tutaj dojść.
no ziomeczek. Kurwa! Co za kołek. No ale jest plus, nie? Przeżyłem to. Myślałem, że odwalę kitę. Niezłą robotę podłapał mój Luby, a? Ano, nie kiepską. Wczoraj całe wiadro obierku. Coś taki bez życia! Ruszaj się! Daj spokój! Oddechuj! Nie patrz tak na mnie. Ty, białowłosy, też wyglądasz jakbyś wczoraj poklął. Oj, źle wyglądasz. Zaraz wyjdzie na to, że pyknie godzina, a ja kuźwa nie zdążę z grodu wyjść. Dobra, w dupie mam tą skrzynię. Dalej otwierać. Oczy masz jak kocur, myszy też łapiesz? Gdzieś mi się obiło uszy, że robią remake'a jedynki. Co mogę dla ciebie zrobić? W sumie z chęcią bym sobie w to pograł. Ponieważ osobiście uważam, że pod względem klimatu jedyneczka naprawdę mistrzostwo świata miała. Ale Lipton. Dobra, co tutaj z tych rzeczy? Gorsza. Lepsza, ale nie mogę. Dobra, chyba chromolę to. Bywaj. Sama cię znajdą. A może w sumie skoro już tu jesteśmy, to od razu odhaczymy sprawy z gwintem, co? Będzie z głowy. Co mogę dla ciebie zrobić? Masz ochotę na partyjkę gwinta? No, co za spojrzenie. Zaczynać jako pierwszy. Ona gra potworami, więc może trzaskający mróz będzie nawet mile widziany. Nienawidzę, kiedy coś takiego robi. Nie
Akurat jak na złość nie dostałem żadnych zasięgowych jednostek, żeby to trochę jeszcze pociągnąć. Dosyć grubo, co? No dobra, poddajmy tą partię. Został z czterema kartami, mam nadzieję, że mam wystarczająco dużo, żeby ją obalić. Naprawdę spasował. Trochę niedobrze. Dobra, no w tym momencie jest to do wygrania. Trzeba przyznać, że ciśnie grubo. O, jest pięknie, już nie ma czym grać. No tak mi przykro. Dobra, już mamy to wygrane, ale chciałbym coś sprawdzić. Czy wszyscy trzej mi się tu zakumplują? O shit. Nice. Przyznam się wam bez bicia, że nie było łatwo z nią wygrać. Czym mogę służyć? Mam ochotę na partyjkę Gwinta, tego mi trzeba. Ciekawe jak gra, kurduś. Dobra, gęsta mgła może się przydać, bo widzę, on znowu gra nie ludźmi. Więc spróbujmy. A może się z kaksa pozbądźmy. Czy chce czyste niebo? Kurde, może się przydać. Jak na złość wpadła łuczniczka. Znaczy się z drugiej linii. No właśnie, tak coś czułem, że może sobie zagrać.
Ale to mi jest w sumie na rękę. Dobra. Ja potrzebuję jakąś piątkę. W miarę to poszło. Mam nadzieję, że nie ma drugiego zlodowacenia. Skubany silny. Dość wysokie ma karty. Ja tu z jakimiś czwórkami startuję. Co za brzydal. Zróbmy mu tak. O, kubaniec miał czyste niebo jeszcze. No ale to nie szkodzi. Nie wiem, co by musiał mieć, żebym to w tej chwili przegrał. Na przykład ulewny deszcz. Dwadzieścia osiem, dwadzieścia dziewięć, trzydzieści. Dobra, nie wygłupiajmy się, poddajmy tą partię i w następnej pogadamy. Raczej średnio gra w to, na moje szczęście. Chodźcie, żebym ci trochę złamał. Chcesz obejrzeć nasz mały skład? Tak, pokaż. Pokaż mi swoje towary. Coś tam jeszcze mam do opierdzielenia. Irnala. Nawet nie wiedziałem, że coś takiego mam. Bywaj. Kurna, chłop gdzieś buty zgubił. Chcesz obejrzeć nasz mały skład towarów różnych? Nie, chcę zagrać w gwinta. Mam ochotę na partyjkę gwinta. Thank you.
Powiedziałbym, że kundzia undzia, jeśli chodzi o te karty. Mogło być gorzej. A tu zacznijmy Sheldonem. Szkoda, że tych nie mam dwóch. Ale kiedy się wkurzy i mi czymś dopierdzieli. O! Ekstra. Jak miło. W sumie dobrze. Spasował na 20. Wystarczy, że tym zagram. W sumie jestem ciekaw, co mu zostało. Pewno oblężnicze z tego co widzę. Jeżeli tylko takie mu już zostały, to raczej ogarnę temat. To było całkiem proste. Dziękuję ci, dobry człowieku. W Tygarach, jak jakaś babka się kopuje, to do lasu po prostu posyłają, żeby ją bestie zażarły. Bo to ważne, skąd żarcie. Byle miejsce pełno było. Gwint, nowi gracze poszukiwani. Klub graczy w Gwinta Schuller z siedzibą we Wrońcach poszukuje nowych członków i przeciwników. Mile widziane doświadczenie, chociaż niedoświadczonych też poduczymy. Nie zwracamy pieniędzy, które przegrają. Więcej informacji u przewodniczącego klubu Filipa Stengera, zwanego Baronem. Zlecenie.
zalecenie Skrzekacz. Dobrzy ludzie, ogłasza się, co następuje. Kto ubije potwora zwanego Skrzekaczem, który wedle Wrońców gniazdo łowił i domowe zwierzęta, jako i ludzi morduje, tego złotym szczerym wynagrodzę. Pomnijcie jednak, że stwór to okrutnie groźny i byle kiepu nie poradzi. Wtedy z widłami na niego nie idźcie, choćby i w kupie. Ciesław z Wrońców. Jęczysz, babo. Jesteś ten białowłosy? Tak się za tym Ciesławem rozglądam. Może gdzieś na niego trafię przy okazji. Pamiętnik połykacza płomieni. Do Lokmuin przybyłem wraz z trupą przyjaciół. Wiedzieliśmy, że w ruinach dojdzie do poważnych ustaleń politycznych. Musisz wiedzieć, drogi czytelniku, że wszędzie tam, gdzie toczą się sprawy poważne i wagi państwowej, tam zawsze jest zapotrzebowanie na rozrywkę i rozpustę. Tęgie głowy potrzebują wytchnienia, a wtedy o zarobek nie trudno. Od dziecka ojciec przysposobił mnie do pracy w objazdowej trupie kuklarskiej. Żyję z połykania płomieni. Jak więc tylko wieść się rozeszła, że Lokmuin będzie areną poważnych narad, natychmiast obraliśmy kierunek na to prastare miasto Wranów. Już na miejscu dowiedzieliśmy się, że będziemy świadkami obrad, które zadecydują o układzie sił na północy. Rozmowy miały wielkie znaczenie, zwłaszcza dla Temerczyków, którzy świeżo po śmierci swojego króla reprezentowani byli przez konetabla Jana Natalisa. Mówili, że zęby na koronę Temerii ostrzył sobie zwłaszcza Radowid. Mimo młodego wieku siła jakaś od niego biła i tłumy milku, kiedy przejeżdżał z orszakiem przez miasto. Rozmawiano też dużo o powstaniu Faedin, na czele którego stanęła Saskian, nazwana dziewicą Saedirn. Czy słusznie? Nie wiem i pewnie nigdy nie będzie mi dane sprawdzić. Oczywiście cesarz nie byłby sobą, gdyby nie przysłał swojej delegacji pod dowództwem niejakiego Szilarda. Drugim tematem narad miało być odrestaurowanie Rady i Kapituły Czarodziejów. Szybko się zorientowaliśmy, że jak na pokojowe rozmowy do Lokmuin przybyło zadziwiająco dużo zbrojnych. Po dziedzińcach przechadzały się oddziały zakutych w stal uzbrojone po zęby żołtaków. Radowid sprowadził nawet rycerski zakon płonącej róży, znany ze swojego braku tolerancji do wszystkiego i wszystkich, którzy nie są po ich stronie i nie mają tego samego zdania. Mimo że zarobek był przyzwoity, nie czekaliśmy na rozwój wypadków i zapakowaliśmy dobytek na wozy. Jeszcze na przełęczy zobaczyliśmy czarny jak smoła dym, który unosił się na Lokmuin. Pamiętam. Jeżeli stanie się tak, że wyjdzie odnowiona jedynka. Nie zwiedujcie się i dzieci nie porywajcie. To tak sobie myślę, że polecę jedynkę. Przeniosę save'y do dwójki. Co w kniei włodarzą. Dawno byśmy i zrobimy dwójkę, ale żywego ducha upiory nie ostawi. To zdecydowanie sprawa na późniejszy temat. W tej chwili musimy skończyć trójeczkę. W międzyczasie jeszcze lecę Iwkę. Po drodze gdzieś tam kusi mnie
metro. Myślałem też o nagraniu Somy. No zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. W Somę nigdy nie grałem, ale słyszałem, że jest naprawdę pokręcona, co tylko przemawia na jej plus. To nie baronowie, a dziki gon wioskę spalił. Żywego ducha upiory nie zostawiły. Ała! Aha, my prości ludzie, nie szukamy zwary. Zamknięte. Coś taki bez życia! Ruszaj się! Daj spokój! Up! Oddechaj! Przegapił. Chyba mnie gniecił w nocy dusił. Widać, żeś człowiek bywały, więc rzeki. A dalej wystarczy ma wylać raz w tydzień, czy więcej razy? Ostatnie życzenie. Nie pamiętam, czy wam to już czytałem. Ludzie do życia potrzebują trzech rzeczy: jedzenia, picia i plotek. Nie dziwi zatem, że gdy było, nie był czy w skutym lodem powis, czy w zielonym, zieleniącym się Toussaint, wszyscy wyptują mnie o uczucie łączące Wiedźmina, Geralta i czarodziejka Yennefer z Wangenbergu. Jako człowiek z natury powściągliwy i dyskretny, odmawiam zdradzania ich sekretów, z jednym istotnym wyjątkiem. Historia zapoznania się tych dwojga jest bowiem tak niezwykła, tak romantyczna i poruszająca, że istną zbrodnią byłoby zatajenie jej przed światem. Gdyby nie to, że byłem świadkiem tych wydarzeń, ciężko byłoby mi uwierzyć, że w naszym ponurym i okrutnym świecie mogą mieć miejsce tak cudowne przypadki. Wszystko zaczęło się od tego, że Geralt i ja byliśmy głodni, a nasze sakwy, jak i mieszki, świeciły już pustkami. Postanowiliśmy tedy złowić coś na kolację w pobliskim jeziorze. Ryby żadnej nie udało nam się złapać, ale połów i tak był udany. A mój haczyk zaczepił się bowiem wyjątkowo kształtny i zgrabny garnuszek. Niepomny na przestrogi mojego przyjaciela otworzyłem go i tym samym uwolniłem potężnego dżina. Nie myśląc długo, zacząłem wypowiadać życzenia. Nim jednak doszedłem do trzeciego, Jim, zirytowany widać moją roszczeniowością, zaczął mnie dusić. Geraltowi udało się go odpędzić, ale mój stan był krytyczny. Byłem, jak powiedział mi potem Wiedźmin, jakby pod wpływem jakowejś klątwy. Potrzebna była pomoc jakiegoś znawcy arkanów magii. Szczęśliwie się złożyło, że w pobliskim mieście przebywała akurat Yennefer z Wangenbergu. Geralt udał się do niej, by poprosić o uleczenie swojego najlepszego przyjaciela i najjaśniejszej gwiazdy na firmamencie poezji północy. Yennefer jednak była bardziej zainteresowana samym dżinem, którego chciała wziąć w magiczną niewolę, niż jego ofiarą. I co tu dużo mówić, pograła Wiedźminem jak dzieckiem, a on zamiast się wściec, zadurzył się w niej po uszy. Później zaś, nie będę wchodził w szczegóły, dość powiedzieć, że Jean nie był zachwycony planami Yennefer, a ta nie mogła go okiełznać. Gdyby nie Geralt, który pośpieszył czarodziejce w Sukrus, skończyłaby marnie, a wraz z nią całe miasto. Wyjątkowo Wiedźmin nie musiał sięgać po miecz, aby odesłać ducha. Musiał po prostu wypowiedzieć ostatnie, trzecie życzenie. Mógł zażądać czegokolwiek: bogactwa, sławy, władzy, a zamiast tego zażyczył sobie, by Jean splótł jego los z arogancką, ale i intrygującą czarodziejką z Wangenbergu. Julian Alfred Pancras, wicehrabia de Lettenhof, urodzony w roku 1232. Wielokrotnie nagradzany poeta, dramaturg i trubadur. Koncertował na dworach Niedamira, Wizimara, Wędzlawa i innych władyków, absolwenta Akademii Oksenfurskiej. Jakby mi ktoś powiedział, że Jaskier to pan Kracy, w życiu bym nie uwierzył.
Jeżeli ktokolwiek z was ma wątpliwości, no to wyjaśniam, że było to dzieło właśnie napisane przez Jaskra. Tyle, że podpisane jego prawdziwym nazwiskiem. O, mamy cię, Sława. Witaj. No? Podobno grasuje tu potwór, którego nazywacie skrzekaczem. Ano grasuje, krowy i kozy porywa, ale jak człek mu wejdzie w drogę, to też nie pogardzi. Borzuj, co u dziedzica przy polowaniach robił, powiedział, że dość tego i on bestyje przegoni. Oho. Wziął siekierkę, zasadził się na skrzekacza za fosą od strony pól i tam go znaleźli. Flaki miał po gałęziach rozciągnięte jak babie lato. Pół dnia go zbieraliśmy do grobu. Najwyższa pora, żeby tym skrzekaczem zajął się zawodowiec. Kto mi powie o nim coś więcej? A może Szymko? To syn Borzuja, tego co zginął. On po czwarę widział na własne oczy. Tylko z nim ciężko idzie gadać. Jeszcze ojca nie odżałował. Rozumiem. Gdzie go znajdę? Kręci się po moim obejściu. Matka go dawno obumarła, teraz ojca stracił. Tam go przegarną. Tak jak mówiłem, godzina pykła, a ja z Wrońców jeszcze nie dostałem rady wyjść nawet. Mówią, panie dobre, panie litościwe, skąd ta ufność w ludziach? Dobra, znajdźmy tego małego gnojka i z nim pogadajmy. O tym skrzekaczu, czy jak mu tam. No, Szymko. Możemy porozmawiać? Zostaw mnie. Spokojnie, ja... Zostaw, mówię! Strzel go w pysk. Chcę pomścić twojego ojca, ale żeby to zrobić, muszę wiedzieć, co go zabiło. Skrzekun go zabił. Nie słyszałeś? To mi nic nie mówi. Musisz mi opisać, jak wyglądał. Coś niby kogut, tyle że duży i z ogonem, jak u jaszczurki. Ja słyszę, że nasz burek w lesie ujada. Piękne zobaczyć, co się dzieje. Patrzę, a tu tatka w krzakach leży. W brzuchu ma dziurę i jęczy i krzyczy. Chciałem pomóc, ale jak? Spokojnie. Bywaj, mały. Ciekawe, jak długo się ogłupienie na nim będzie utrzymywać. Jeszcze przeze mnie zostanie jakimś wioskowym idiotą. Niezłą robotę podłapał mój Luby, ha? Ano, nie kiepską. Wczoraj całe wiadro obierków przyniósł. Pojedli my, pojedli. No już właśnie. A nie strach mu? Jak się baron dowie, że ktoś bardziej świnią podbiera? Jakąś babcię bym zdeptał. O, nie taką babcię. Dzień dobry. Historię Redanii to tak coś kojarzę, że czytałem, więc nie będziemy się nad tym zgłuszczać.
muszę przyznać, że na rysunku kobieta wygląda dużo lepiej niż w rzeczywistości. Mów co chcesz, ale jego córka insza była. Co kto we wsi chorował, zawsze żarcia przyniosła. Pomocy. Wtedy może on ją zapnął po gnojach. W sztygarach, jak jakaś babka się pokoruje, to do lasu po chrust posyłają, żeby ją obecnie zeżarły. Zrobimy trochę inaczej, nie będę książek czytał od razu, tylko w akwipunku sprawdzę, jeżeli ktoś nie będzie przeczytana, to po prostu ją machniemy. Jak ja to przegapiłem? Z niedźwiedziem żeś tańcował? I to nie jednym. Biedna, to nie rozumiem, jak mogli dopuścić do tego, żeby mięso im zgniło. O, się tu coś rozdupczyło. Gdyby nie wspomożycielki, co w kniei włodarzą, dawno byśmy wszyscy pomarli. No gościu, naprawdę. Fuj. Nie idzie na lepsze, oj nie. Dobra, chcesz ode mnie coś gorzałki kupić? Gorzałki chcesz kupić chudego sera? Niewiele mam na składzie, ale nikt nie wybrzydza. Pokaż mi swoje towary. Czemu oni wszyscy mają karty Nilfgaardu? Nie ogarniam tego. Za dużo nie zarobiłem, ale przynajmniej też nie straciłem. Bywaj. Rzuciło mi się tam w oczy, że mamy coś do przeczytania. Przeczytany. Religia a życie. A zatem, czy życie nasze winniśmy podporządkować religii, czy raczej tak religię interpretować, by życiu naszemu służyło? Ilu filozofów, tyle szkół, ile ludzkich istnień i elfickich, nie zapominajmy o elfach, a także krasnoludach, niedziałkach, gnomach i wszelkich istotach rozumnych, którym nie obce są rozterki ducha. Tyle rozmaitych historii. Ja zaś przeżywszy lat już z górą 120, korzonki i wódka czynią cuda. Nie wierzcie tym, co mówią, że jest inaczej. Rzecz mogę z całą pewnością, że nie jak wszystkim naraz dogodzić i że jak się jednemu co podoba, to drugi sarkał na to będzie i boczył się.
a znajdą się i też pewnie tacy, co na noże pójść będą gotowi, jeśli się choćby na krok wykroczy poza ciasny świat, w którym żyją. Co zatem czynić? Jak żyć? Ano po swojemu, jak ci duch twój wolny podpowiada, a wszelkie bajania i filozoficzne, i etyczne, nie wyłączając tych w tej księdze zawartych, między bajki włożyć. Kowir i Powis. Kowir i Powis są niewątpliwie najbogatszymi krainami północy. Mało kto dziś pamięta, że nie zawsze tak było. Świadczą o tym dobitnie przysłowia i powiedzenia, które wyszły dziś już z użytku. Jeszcze za czasów Herberta Kłótnika mówiło się o szczególnie ubogiej osobie, biedny jak mysz z Powis. Rosł na kościach zwano kowirskim specjałem, a na żebraku wołano Praksedy, od nazwy zatoki, nad którą owe księstwa są położone. Mało kto też pamięta, że ledwie parę pokoleń temu Kowir i Powis były jeszcze częścią Królestwa Redanii. Król Radowid I, zwany Wielkim, przekazał je we władanie znienawidzonemu bratu, Troidenowi, z poleceniem, by nigdy nie opuszczał nowo nabytych włości i nie wtrącał się w sprawy państwowe. Podarowanie skalistego spłachetka ziemi na dalekiej północy, gdzie, jak powszechnie mawiano, rok dzielił się na dwie pory roku, sierpień i zimę, miało rzecz jasna być okrutnym żartem, policzkiem dla ambitnego Troidena. Okazało się jednak, że Radowid Wielki popełnił wielki błąd. Niedługo później okazało się bowiem, iż surowe góry Kowiru skrywają bezcenne skarby w postaci ogromnych złóż metali szlachetnych i soli kamiennej. Te odkrycia z kolei doprowadziły do błyskawicznego rozwoju rzemiosła, jak grzyby po deszczu wyrastały kolejne huty, warsztaty i manufaktury. Radowid III postanowił naprawić błąd słynnego przodka oraz imiennika i przejąć kontrolę nad północnymi rubieżami królestwa. Był przekonany, iż redańskie wojska sprzymierzone z oddziałami zaprzyjaźnionej wówczas Kedwen szybko przejmą kontrolę nad coraz śmielej poczynającym sobie lennikiem. Stało się jednak inaczej. Zwyciężył Kowir i to z miażdżącą przewagą. Podpisany wówczas traktat eksterski dał Kowirowi niepodległość, zobowiązując go jednocześnie do wiecznej neutralności, obietnicy, którą potomkowie Troigena dochowują z wielką sumiennością. Do niedawna Kowirem władał Esterad Thysen, król tak mądry jak chciwy. Nawet po jego śmierci północ wciąż rozwija się i rozkwita. Kowirscy metalurgowie śmiało mogą konkurować z Mahakamem, a wedle niektórych Uniwersytet w Lan-Exter już dawno prześcignął słynną Akademię Oksenfurską. Mieszkańcy Kowiru i Powis z żebraków stali się książętami, z bankrutów bankierami. Niezłą robotę. Wczoraj całe wiadro obierków przyniósł. Pojedlimy. Gorzałki chcesz kupić, chudego sera? Niewiele mam na składzie, ale nikt nie wybrzydza. Chciałbym zagrać z tobą w karty, konkretnie w gwinta. Nie, u nas kuk masz, karchochliki, wiły. Wychodzi na to, że dziś będzie odcinek brońcowo-gwintowy. Wiedziałem, że to zrobi. No, po prostu kuźwa wiedziałem.
ale to znowu z jego strony było bardzo głupie. Cudowne jest to, że dostałem kartę tak bezużyteczną, że bardziej chyba się nie da. Jestem ciekaw, jaką kartę zostawił na koniec. No, to było ostre. Kubaniec miał Dijkstra. Szczęśliwie niewiele mu to dało. Trzeba było jej użyć dużo szybciej. Zejdź mi z oczu. Nie obie już drzazgi z dubska i... No dobrze, okazuje się, że guślarza chyba odwiedzimy w kolejnym odcinku. No ale przynajmniej całe Wrońce mamy obadane, więc... Chociaż tyle udało się zrobić. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się.